Siema, witajcie w nowym materiale na tym kanale. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić palące się outro, czyli wykorzystamy efekt Saber. Oczywiście całe outro z odcinka możecie również pobrać z linku, który znajduje się w opisie. Jeżeli film ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapeczki w górę dla zasięgu oraz możesz również walnąć suba, aby być na bieżąco. Tutaj macie fajny komentarz spod ostatniego filmu. Więcej nie przedłużam, lecimy do oglądania. Dobra, no więc zaczynajmy. Pierwsze, co wam muszę powiedzieć, to że dzisiaj będziemy korzystać z efektu, tak jakby pluginu Saber. Żeby go pobrać, macie właśnie taką tutaj stronkę, sobie wpisujecie Saber After Effects, pewnie będziecie mieć linka w opisie. I z tej stronki pobieracie sobie właśnie plugin. Jeżeli nie jesteście obeznani z After Effectsem i nie wiecie, jak po prostu wgrać tego plugina, ten efekt, to wpisując sobie na YouTubie, jak pobrać efekt Saber do After Effects, wyskoczą wam pełne poradniki, w których krok po kroku jest wytłumaczone, jak to zainstalować. To wam zajmie, bo ja wiem, 4-5 minut tak naprawdę. Kiedy zainstalujecie, macie naprawdę fajny efekt, który właśnie dzisiaj będziemy używać do wykonywania outra. No więc teraz przejdźmy do programu. Dobra, jesteśmy już w After Effects. Tutaj po wejściu w ten program pokazuje wam się takie okno, klikacie New Project. Klikacie sobie New Composition, tu sobie nazywacie jak chcecie, no ja piszę outro. Dajecie sobie właśnie wymiary, muszą być właśnie takie wymiary, czyli Full HD. Tutaj dajecie sobie klatki na sekundę, ja daję oczywiście 60, dajecie sobie czas, my zrobimy dzisiaj 10 sekund tego outra. I kolor wybierzecie sobie najprawdopodobniej czarny, jeżeli robicie tak jak ja. Ale możecie również dać sobie inne tło, ale ja wybieram czarny. Klikamy OK. I tworzy nam się właśnie... I stworzyła nam się nowa kompozycja. Pierwsze, co robimy, od razu wam mówię, że jeżeli macie takie właśnie takie kratki, czyli bez kanału alfa tak jakby, to klikacie sobie w to miejsce na tutaj w waszym programie i wtedy pokazuje wam się to właśnie tu, a kiedy sobie odklikniecie, to macie ten kanał alfa, czyli właśnie bez tła jakby. My będziemy pracować na tym czarnym i pierwsze, co musimy zrobić, to w opisie będziecie mieli link do pobrania właśnie takiego template'u, jaki ja teraz właśnie wrzucam na ekran. Przeciągacie sobie i właśnie go tutaj wrzucacie i tworzy wam się taki template. Jak widzicie, sobie na razie zrobimy na przezroczystym, żeby było go lepiej widać, bo on jest czarny. Kiedy sobie tutaj klikniemy, po prostu go nie widać. I taki template macie do pobrania w opisie. Ten template nie wykonałem sam, bo on jest pobrany z internetu, lecz go przerobiłem właśnie, żeby był koloru czarnego i trochę zmieniłem mu właśnie, trochę go rozciągam, żeby idealnie pasował. Więc powinien być właśnie git. I teraz co robimy? Wpisy, tutaj klikamy sobie Effects and Presets. Kiedy macie już pobrany oczywiście ten Saber, to wpisujecie sobie Saber. Ale jeszcze przed nałożeniem tego efektu klikamy sobie tutaj, klikamy New, Solid. No i zróbmy kolor czarny, oczywiście tutaj możecie sobie nazwać jak chcecie, ja tego nie nazywam, klikacie OK. I tworzy wam się takie czarne jakby warstwa na tym waszym template'cie. Teraz efekt Saber przeciągacie właśnie na to czarne tło, to jest bardzo ważne, i tworzy wam się taka kreska. Tutaj później klikając Customize Score z efekt Saber wybieracie sobie na Layer Mask. Potem klikając w Render Settings i tutaj z Black wybieracie sobie na Transparent, to jest mega ważne, żeby właśnie znikło wam to takie tło. Tutaj możecie już sobie schować te zakładki tak naprawdę, żeby wam nie przeszkadzały. Teraz tutaj w tym efekcie w preset zbieramy sobie Select i ja wam pokażę mój ulubiony efekt, który jest Electric, ale jest naprawdę wiele fajnych jeszcze innych. Pokażę wam na przykład ten Energy jest taki, później mamy Electric, mamy coś takiego. Oczywiście kolory są zmienne, zaraz wam pokażę, hot, no mamy też coś takiego. Ale ja jako, że najbardziej mi się podoba i myślę, że też innym też się może taki podobać, to wybierzemy po prostu sobie ten Electric i wtedy mamy takie trochę cienkie ten właśnie taką linię. Kolor sobie oczywiście możemy wybrać klikając w to pole, my sobie wybierzemy taki bardziej fioletowy, ponieważ myślę, że pasuje do outro na koniec filmu i mi się też taki podoba. Teraz później oczywiście możemy zmienić efekty tego, czyli grubość, jakąś poświatę i tak dalej, ale tym się będziemy zajmować, kiedy już zrobimy całe to outro, żeby po prostu mieć wizualizację, jak to będzie wyglądać. Teraz, kiedy już to wszystko wykonamy, tak jak właśnie wam pokazałem, klikamy sobie to narzędzie tutaj do góry, czyli Pen Tool, albo klikamy sobie po prostu na klawiaturze G i wtedy zaznacza wam się ten jakby pędzel. I klikając właśnie tutaj mniej więcej właśnie tak w tych rogach, musimy zaznaczyć, jak to właśnie chcemy.
i trochę z lekkim opóźnieniem właśnie nam się to zrobi. I tak właśnie sobie zaznaczamy, to jest mega proste, szybkie do wykonania i klikamy sobie mniej więcej właśnie, żeby to było w miarę prosto. Altem i scrollem sobie przybliżacie, żeby mieć bliżej właśnie tą warstwę. I właśnie jedziecie tutaj mniej więcej, żeby powstało wam takie koło, jak najbardziej dokładnie. Klikacie sobie dwa razy V na klawiaturze, żeby zaznaczyło wam się właśnie to narzędzie. Możecie sobie odkliknąć, żeby odkliknąć właśnie tą warstwę. Kiedy już to zrobimy, możemy sobie odznaczyć ten jakby kanał alfa, żeby powstało nam coś takiego. I teraz co najważniejsze, to możemy się pobawić tą poświatą i tak dalej, możemy ją zwiększyć, jak widzicie, coś takiego. Zostawię coś takiego. Tutaj możecie sobie zmniejszyć, jak widzicie, właśnie takie coś. Ja zostawię coś takiego. Tutaj w tej opcji jasność możecie sobie zostawić. Ja trochę zwiększę na coś takiego. I color size, czy jakby rozmiar tego koloru, mniej więcej coś takiego. Ja właśnie zostawię o takie coś i myślę, że takie coś będzie właśnie fajne, właśnie spoko. Jeżeli chcecie sami wykonywać, to możecie oczywiście robić to pod siebie, ale jako że dla mnie jest takie coś git, to zostawię właśnie. I kolejną rzeczą, jaką się zajmiemy, będą napisy. Aby dodać napisy, klikamy na klawiaturze T, bądź to narzędzie tutaj. Kiedy już macie sobie to wybrane, wybieracie sobie czcionkę. Bardzo fajną czcionką do tego jest ta Homa Ball, co wybieracie, i to jest bardzo fajna czcionka. Klikacie sobie T na klawiaturze. W tym miejscu sobie napiszemy sobie subskrybujesz. Tym miejscem możemy sobie oczywiście zmienić rozmiar tej czcionki. Myślę, że taki będzie git, aczkolwiek trochę sobie ją zmniejszę. Klikając V na klawiaturze, odklikujecie właśnie ten napis i tym narzędziem, jakim jest właśnie V, możecie sobie zmienić mniej więcej właśnie, ustawić to na środek, mniej więcej właśnie w to miejsce. Kiedy już uznacie, że fajnie jest to ustawione, możemy dodać sobie następny napis, klikamy znowu. Teraz możemy trochę nawet zaznaczyć i powiększyć ten napis, gdyż tutaj mamy trochę więcej miejsca. Zapamiętajmy, że będzie to 70, żeby mniej więcej było takie samo jak napis, który będzie znajdował się tutaj. Odklikujemy sobie V, ustawiamy go mniej więcej właśnie tak samo na środku, klikamy T na klawiaturze i dodajemy ostatni napis, jakim jest polecany film. Zaznaczamy sobie oczywiście tutaj, wpisujemy sobie 70, już akurat nam wybrało taki sam rozmiar, więc teraz również wybieramy sobie mniej więcej, żeby było właśnie tak samo na środku jak właśnie ten napis. Dobra, myślę, że będzie git. I tak naprawdę takie coś możemy zostawić. Jak widzicie, to będzie, kiedy będziemy poruszać, to się cały czas pali i tak dalej. Ale my jeszcze dodamy jeden napis do góry, jakim będzie po prostu, klikamy sobie T, klikamy sobie. Oczywiście zaznaczamy sobie to, walniemy czcionkę. Myślę, że stuwa będzie jak najbardziej dobrym wyborem. V i mniej więcej ustawiamy to właśnie na środek, żeby było to w mniej więcej właśnie coś takiego. Kiedy mamy już takie napisy, to na ten napis, te napisy według mnie mogą tak zostać, ale napis do góry właśnie trochę rozjaśnimy, więc klikamy Effect and Presets, wpisujemy taki efekt, jakim jest Glow. I ten efekt Glow przerzucamy właśnie na ten napis. I tutaj możemy się pobawić właśnie różnymi napisami. On, jak widzicie, już on od razu się trochę rozjaśnił. Tutaj wybieramy sobie kolor A, kolor B, możecie się pobawić. Ja zaraz tutaj sobie coś ustawię i wam pokażę, jak to zrobiłem. Dobra, trochę tutaj się pobawiłem i stwierdziłem, że jednak takie ustawienie tutaj za dużo nie zmieniałem. Możecie sobie zobaczyć, jak właśnie te ustawienia tutaj mam zrobione. I tak sobie teraz myślę, że również ten napis, ten efekt glow możemy narzucić na wszystkie pozostałe napisy. Więc kiedy to zrobię, znowu się widzimy. Dobra, w każdym napisie dodałem mniej więcej właśnie taką z tyłu taką poświatę. Mniej więcej w każdym zmieniłem tutaj na 66, glow radius na 89 i zostawiałem tutaj kolor, oczywiście mam biały, tutaj czarny i mniej więcej powstało mi właśnie coś takiego. I w sumie tak naprawdę można by to zostawić, ale jeszcze dla urozmaicenia dodamy, żeby te napisy lekko się bujały, więc żeby uzyskać taki efekt, po prostu wpisujemy sobie w effect and presets, wpisujemy sobie wigle. Mamy takie coś jak Wigle Position, klikamy sobie Wigle Position i przyciągamy sobie na to dzięki za obejrzenie, czyli tutaj do góry.
i otworzy nam się tutaj właśnie coś takiego jak Wiggle Position. Kiedy to zrobimy, to widzimy, że ten napis strasznie właśnie tak skacze, a my nie chcemy, żeby aż tak się ruszał. Ustawmy sobie, nie wiem, na 13 i zobaczmy, czy to będzie nam odpowiadać. Klikając Enter, znaczy się spację, zobaczymy, jak to się chwilę wyrenderuje. Dobra, zobaczcie sami, kiedy tutaj wyrenderowałem, jak myślę, według mnie bardzo fajnie to wygląda, jeżeli jest na 13. Aczkolwiek jeszcze trochę za mało, więc dodamy sobie, bo ja wiem, z 15 i myślę teraz, że jak najbardziej będzie git. I dodamy sobie ten efekt właśnie na każdy z napisów i zrobimy tak samo, że wszędzie napiszemy 115. Kiedy to zrobię, znowu się widzimy. Dobra, lekka zmiana planów. Nałożyłem wszędzie właśnie ten efekt, jakim jest Wiggle Position, lecz na polecany i ostatni film zrobiłem na 8, żeby aż tak nie skakał, bo wyglądało to dosyć średnio. A na subskrybujesz dałem 10 i to się prezentuje o tak. Moglibyśmy w sumie zostawić, ale jeszcze zanim zostawimy to, to nałożymy partikle, czyli tak jakby cząsteczki, które będą się poruszać po ekranie. Już wam pokazuję, jak to, o co mi dokładnie chodzi. Dobra, już wam pokazuję partikle, tutaj sobie przerzucam na górę, zaraz się tutaj zimportują. Jak widzimy, partikle zostały dodane, ale są na całym czarnym tle. Widzimy, takie partikle właśnie mi się dodały na samą górę. Partikle możecie sobie, wpisując w internecie po prostu free particles for After Effects, coś takiego, to właśnie pokaże wam się jakaś strona z pobraniem darmowych partiklesów właśnie do różnych programów. Jeżeli nie chce wam się szukać, to oczywiście umieszczę wam link do stronki, gdzie są różne partikle. Ja użyłem właśnie takich. No i sobie powiecie, co zrobić, żeby nie było właśnie, żeby nam nie zasłaniało, tak? To właśnie partikle przyciągniemy sobie na sam dół i prezentuje się właśnie to w taki sposób. Czyli myślę, że naprawdę fajny tutaj. Do tego nie będę wam dodawał oczywiście żadnej muzyki, bo z muzyką możecie sobie dodać już w programie do montowania, kiedy sobie wrzucicie właśnie te outro, to możecie sobie dodać jakąkolwiek muzykę chcecie. Tutaj wam nie będę muzyki narzucał, bo każdy ma oczywiście inne gusta. Ja wam zrobiłem outro właśnie w takim stylu i oczywiście pamiętajcie, że takie outro będzie do pobrania w opisie. Oczywiście za darmo całe te outro, które wykonaliśmy. Teraz na szybko wam jeszcze pokażę właśnie, jak wyrenderować takie outro, bo jest nieświadomy, że nie każdy właśnie może to potrafić, więc przejdźmy teraz do renderowania. Musimy kliknąć sobie tutaj w lewym górnym rogu File, Export i klikamy Add to Render KQ. I tutaj właśnie nam się coś takiego. W Render Settings klikamy Best Settings. Tutaj musicie sobie zobaczyć, czy macie na pewno wszystko ustawione, czyli czy wasz size jakby się zgadza i tak dalej, czyli wasz rozmiar tutaj. Ale tak naprawdę, jeżeli macie tak jak ja, to klikacie sobie OK, klikacie sobie Lossless i tutaj sobie wybieramy na Known, sobie zostawiamy, klikamy AVI, wybieramy sobie QuickTime, żeby nie ważyło miliona ton, gigabajtów i tak dalej. Klikamy OK, jeśli macie wszystko zostawione, klikacie sobie Outro Move i tutaj sobie wpisujecie nazwę, wybieracie, gdzie wam to właśnie ma się wyrenderować. Ja wybiorę oczywiście Pulpit, klikacie Zapisz i kiedy to macie zrobione, klikacie Render. I kiedy właśnie skończy wam się renderować, to usłyszycie taki dźwięk, więc jak się wyrenderuje, to zaraz się widzimy. To był właśnie dźwięk, który informuje nas o skończeniu renderowania się naszej właśnie pracy. Kiedy już to zrobimy, możemy sobie oczywiście zamknąć. A kiedy już wyjdziemy z programu i weźmiemy nasz folder, gdzie nam się to zapisało, w moim przypadku jest to Pulpit, i kiedy klikniecie sobie właśnie w tę waszą pracę i pokaże wam się właśnie taki komunikat, że nie chce się wam odtworzyć, to nie bójcie się, to nic nie oznacza. Możecie pobrać specjalny encoder, chyba to się nazywa, który właśnie będzie odtwarzał wam pliki QuickTime i inne. Ja takiego nie mam, ale spokojnie, kiedy wrzucicie do programu do montowania, wszystko będzie działać. Ja wam oczywiście to wrzucę do pobrania w wersji takiej QuickTime, jak i w wersji MP4, więc będziecie w wersji MP4, którą będziecie mogli sobie na spokojnie odtworzyć, klikając w nią i ją obejrzeć, więc niczego nie musicie się bać. I tak naprawdę to by było tyle w tym odcinku i zapraszam was do zakończenia. Dobra, to już na tyle w tym odcinku. Jeżeli film ci spodobał lub w jakimś stopniu ci pomógł, to możesz zostawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał, by być na bieżąco. Pamiętajcie, że całe outro, które wykonałem w tym odcinku, jest do pobrania w opisie. Ja się żegnam, siema.